To tylko tyle, taka moja wiedza jest o tym łowisku z tej strony. Stanowisko numer 8, Ireneusz Durka. Ale tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jestem przed pierwszym pucharem klasycznego Federa. Jest właśnie zbiórka, przyjechałem od tej strony, co miałem, od strony zawalnej. I tutaj się wszyscy już zbierają. Niedługo zaczynamy losowanie. Zostańcie z nami. Jest z nami Maciek, tak jak w tamtym tygodniu. Myślę, że warto posłuchać, co ma do powiedzenia. Jak dzisiaj będziemy łapać? Dzisiaj będziemy łapali normalnie, tak jak zawsze, ale od strony zawalnej. No jestem niby w te klocki dobry, ale to muszę przez kolejne zobaczyć, jak woda będzie płynęła czy stała. Wtedy będę łapał ryby. Czyli jak będzie płynęła, to będzie znakiem tego, że? Że będę łapał. Aha. Coś tam złapię, ale mogę być pierwszy, mogę być ostatni. To zależy ode mnie teraz. Nie? Czyli dzisiaj jest naprawdę ciężkie łowienie, szykuje się. Na treningach było pokazane, że ryb jest mało, sporadyczne brania, sporadyczne sztuki i wszystko może się zdarzyć. Oczywiście. Może ktoś być bez ryby albo z rybą. Dokładnie. Jesteśmy tutaj z Tomkiem Mołdawiakiem. Powiedz Tomku, jak nastrój, jak myślisz, że dzisiaj polecisz i czy coś będzie w ogóle łowione? Nastrój jest jak zwykle bojowy, ale wiadomo, że ostatnie dni pokazały, że z rybą jest tutaj bardzo ciężko, więc według mnie to będą przypadkowe ryby, które gdzieś tam ktoś połowi. No ewentualnie będą się wybraniać pod nogami jakimiś mniejszymi rybkami. Ale jak zwykle to wiadomo, ryba potrafi zaskoczyć, więc miejmy nadzieję, że to wszystko fajnie wypali. Generalnie tutaj chodzi o dobrą zabawę, a ryby to tylko taki dodatek specjalny. No właśnie, dzięki. No to co, połamania. Dzięki. Jest z nami Marcin Kostera. Na pewno znacie i lubicie oglądać jego produkcję, jego wypowiedzi, jego artykuły. Siemanko Marcin, powiedz, jak nastrój przed tym zawodami? Witam wszystkich na w sumie największych zawodach chyba federowych. Z tego co wiem 120 osób, mówię, że komplet przyjechał, no z tego co pamiętam to u nas jest chyba komplet. My jesteśmy na zawalnej, łowisko znam, ojejku, jeszcze z moich czasów startów z pławiku. Wiem, że na paru finałach byłem Kolmika, chyba Sensasa z tego co pamiętam. To tylko tyle, taka moja wiedza jest o tym łowisku z tej strony. Z tego co wiem, na pewno jest głębiej troszkę niż z drugiej strony, czyli od popularnego eklerka. Z rybami kolorowo nie jest, ale myślę, że jakieś tam okonie, jazgarze, może komuś się trafi jakiś leszczyk, może jakaś zabłąkana płotka. Myślę, że każdy coś złowi, ale no będzie trudno ryby. No ewidentnie nie pasuje im to, że nie ma uciągu. Jest, praktycznie nie ma tego śluzowania. A wiadomo, jak tego uciągu nie ma, to ta ryba jednak za bardzo migruje, nie ustawia się tam, gdzie powinna. Tak jakby tego trochę uciągu było, to na pewno byśmy więcej tu połowili. Ja jeszcze liczę, że może jakiś będzie statek, jakaś barka pływać i troszkę zaczną tutaj śluzować i coś to pomoże, ale jak nie będzie, no to też nie będziemy tu, mówię, będziemy próbować, coś tam się zawsze na pewno złowi, no tak więc organizacja, zresztą to są takie fajne zawody na, powiedzmy, na tak w cudzysłowie zakończenie sezonu, tu też się liczy atmosfera, te ryby mogą zejść na drugi plan, myślę, że tutaj ukłony w stronę organizatorów, tutaj się naprawdę postarali, czekamy tylko zobaczymy na co będzie też na zakończeniu, ale myślę, że też będzie super, więc no kwestia tylko, żeby tych parę rybek złowić.
to jest wszystko. Dobra, super, dzięki za wypowiedź i no co, połamania kolego. Dobra, nie dziękuję. Jesteśmy właśnie koło Krzyśka Suchockiego, który no to łowisko zna jak mało kto. Opowiadaj Krzysiu, jak według ciebie to wszystko dzisiaj będzie wyglądać? Dzisiaj, jeżeli w ogóle coś będzie brało, to będzie dobrze. Podejrzewam, że będzie mnóstwo zer niestety. Woda jest krystalicznie czysta, stoi. No i co, i treningi chłopaki przeprowadzali. Jeżeli ktoś wyjął chociaż dwa jazgarze, to już był sukces. Także mogę życzyć tylko powodzenia. I do tego ta mgła i przymrozek na pewno dzisiaj będzie słonecznie. No oby, wiatr ma być w plecy, także może chociaż będzie przyjemnie posiedzieć nad tą wodą. No to dobra, powalczymy. Przedstawię skład sędziowski na poszczególne sektory. Sektor D będzie sędziowała pani Martyna Bugajna. Sektor E kolega Marek Olczyk. I sektor F kolega Bernard Bugajny. Sektory zaczynają się od nosu, czyli damy sektor D, E, F. Tak to idzie. D, E, F. To będziemy jechać. Zaczynamy od sektora D. Tak. Stanowisko numer pierwsze Grzegorz Choremski. Stanowisko numer drugie Marcin Droszczak. Stanowisko numer 11 Krzysztof Simasi. Stanowisko numer 12 Krzysztof Suchocki. Stanowisko numer 13 Krzysztof Dębski. Stanowisko numer 14 Tomasz Mołdawiak. Stanowisko numer 16 Piotr Czech. I stanowisko numer 20 Marcin Kostera. Czytam sektor E. Stanowisko numer 1 Marek Cieciora. Stanowisko numer 3 Łukasz Panas. Stanowisko numer 8 Ireneusz Durka. Stanowisko numer 10 Bartosz Misiuk. Stanowisko 14 Michał Dziepak. Stanowisko 19 Andrzej Hędzel. I stanowisko 20 Joseph Sitina. I sektor F, czyli ten tutaj. Stanowisko pierwsze Maciej Wycek. Stanowisko 12 Maciej Hędzel. Stanowisko 17 Grzegorz Dobrzyński. Stanowisko 20 zamykające Maciej Choremski. 10 stanowisko w sektorze E wylosowałem. Zobaczymy jak to będzie. Jadę na stanowisko. Dobra, zaraz nęcenie. Zaczynamy. Mam idealny widok na Larsen. Spokojnie, 5 minut jest na to. 5 minut na jedną, 5 minut na drugą planuję. Teraz druga. Siemanko. I tak nic nie będzie brało. Pierwszy rzut. Dużo czasu straciłem na pewno tą bliższą linię. Na tej dalszej dużo nie rzuciłem. Ani blisko, ani daleko. Słuchajcie, minęło 2 godziny. 9, już prawie 11. Bez kontaktu z rybą. Marek też na zero. I tutaj ich pan z prawej też na zero. I tak jak sięgam wzrokiem, bardzo dużo osób na zero. Tam widziałem jedną rybę gdzieś podbieraną po lewej. Kilka stanowisk, nie wiem czy to nie był Marek Cieciora. No nic, zwinę, wrócę na dalszą linię. No ciężko, ciężko jest dzisiaj, naprawdę mega ciężko. Modlę się o jednego jazgarza, jakiegoś okonka. I łowię, a i na bliższej, i na dalszej, i na takiej, i na srakiej. Próbuję wszystkiego i nic. Taka przynęta. No na razie jeszcze nie kombinowałem z hakiem, bo jest malutki. Cieniutki też jest przypon, więc... No ale nawet wyssanego robaka, nawet... No nic. Kompletnie nic. Próbowałem na bliższej linii jakieś okonich szukać, coś pojedynczych sztuk, chociaż jakiś jazgasz. Nic. Wciąż nic, prawie 12. Po 12 już. Prawie 10. Wciąż bez zmian, bez kontaktu z rybą, bez czegokolwiek, co sugerowałoby obecność jakiejkolwiek ryby w moich łowiskach. We'll be right back.
Nie, koniec już jest? Fajran? Serio? Teraz już tak. No i niestety, na zero, słuchajcie. Dosłownie pusto, zero ryby, zero kontaktu z ryby, z rybą, blisko, daleko. No nic, czekamy na rezultaty, zobaczymy jak to połowił i tyle. Nie, klasyczny kurak. Ja zauważyłem. Tak jak na okręgówce. To zero, zero, zero to już właściwie. Groży. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować temu panu, Stanisław Kokot, założyciel grupy Klasyczny Feder. Że po 3 latach prób negocjacji w końcu udało się zorganizować te zawody. Miejmy nadzieję, że się udały, że się podobały te zawody państwu. Wszystko było, myślę, że okej, no tylko ta ryba, tak? Tylko ta ryba. Ale jakby była też ryba, to by nie było o czym gadać, więc przynajmniej będziemy gadać o tym, że ryb nie było. I będziemy miło wspominać tę naszą imprezę. Żeby nie przyciągając, za bardzo chciałbym podziękować sponsorom, przede wszystkim sponsorom tych zawodów. Nie wymienię wszystkich, ale no, dziękuję bardzo Jimmy Robinson, Klepowi Federlin, Klepowi Kępiowy, Jimmy Winner, Zbyszek Paprowski, jest tutaj jeszcze wiele firm, no, firma Bajzone, firma Afekta, firmy Reston Stop, Arko Ryszyna za piękne puchary, no i dużo, dużo jeszcze więcej nagród widać, że tak powiem. Nie wszystkich wymienię, ale na pewno wszystkich wymienimy potem na podsumowaniu zawodów na stronie internetowej, tak? Bardzo duże podziękowania dla koła Czarna Łacha. Brawo! Brawo! I kolegom, którzy pomagali na brzegu za bezinteresowną pomoc. Żeby nie przyciągając, przejdziemy do wręczenia nagród. Zaczniemy od dwóch kobiet, które startowały w tych zawodach. Może oddam głos sędziemu zawodu, a my będziemy wydawać nagrody. Tak, wie panie. Wreszcie. Dopchałem się. Także ze 118 uczestników dzisiejszych zawodów mamy 2 rodzynki. Panią Izabelę Dymicz. Zapraszam. I Magdalenę Barańską. Ładne, kolorowe takie. Nie boimy się tego koloru. Teraz następne dwie nagrody ekstra, czyli za największą płoć i Big Fish. To płoć? Arkadiusz Mirocki. Brawo, brawo. I największą rybą Big Fish to jest leszcz Piotr Szczepanik. No właśnie. Brawo, tutaj brawo Piotrek! Dobrze, że kolega patrzył na wagę. Przynajmniej pamiętał. Teraz zaczniemy od numeru 10. Nawet nie był tyle 1700. 10 miejsce 1680. W dzisiejszych zawodach Arkadiusz Orzeszyna 360. Podziękować za pomoc przy aucie od razu. Dziewiąte miejsce. 570 punktów Sebastian Kielbasa. Brawo. Ósme miejsce. 1395 Grzegorz Wajdzier.
siódme miejsce. 1760 punktów Jarosław Skrzydło. Szóste miejsce. Sebastian Łoś. Piąte miejsce. Mateusz Mastałeś. Czterek, co? Czwarte miejsce. Za 60 gram. Porowski. Aha. Trzecie miejsce dzisiejszych zawodów. 2700 punktów. Witold Wojewódzki. Uśmiechnij się, kochani. Drugie miejsce. 4005. Michał Płoch. Pierwsze miejsce. No, raz za dobrze. 5010 punktów. Grzegorz Koremski. Aha, co oni te takie filmiki z reklamą od razu robią? Szkoda czasu, tak jest. No to mają pecha. Jak ich wylosujemy, to do kosza. Zaczynamy. Tadeusz Murgalski. Ale to nazwiska. Brawo! Brawo! Rafał Gielewicz. Żop Waldemar. Pojechał. Nie, Waldi! O, Waldi! Drogie koleżanki, drodzy koledzy, ze swojej strony chciałbym podziękować za przybycie. Chciałbym podziękować sponsorom, chciałbym podziękować swojemu zarządowi koła. Jeszcze muszę podziękować małżonce, bo pomagała mi kroić te numerki, które żeście mieli takie ładne. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że tak jak dwa lata temu, żeśmy zrobili ładne zawody, tak te też nam się udały. Dobra, jesteśmy jeszcze tutaj ze współorganizatorem Michałem Hołubem. Michał, powiedz... Witam serdecznie. Powiedz parę słów po prostu odnośnie tutaj zawodów. Jak to wszystko z twojej strony uważasz, że wyszło i wszystko, wszystko? Witam serdecznie. Jesteśmy po zawodach. Jak wyszło, to ocenią zawodnicy. Myślę, że w komentarzach. Zawody mi się przebiegły w bardzo fajnej atmosferze, na pewno sportowej, koleżeńskiej. Nie było żadnych pretensji, żali, zażaleń. Woda równa dla wszystkich zawodników. 120 zawodników, wszyscy zadowoleni. Ryba, ryby jak to ryby. Nie o nie to chodziło, że tak powiem. Szkoda, że ich nie było, ale mam nadzieję, że jak tutaj powiedziałem w poprzednim wywiadzie, będą jeszcze zawody, gdzie pokaże to łowisko naprawdę swoje możliwości. I ja się cieszę z tego, że zawodnicy dopisali. Wszyscy wyjechali z uśmiechem, sponsorzy dopisali, bardzo dużo podziękowania dla sponsorów, duże podziękowania dla zawodników, dla organizatorów, dla koła Czarna Łacha. Cieszmy się tym dniem, bo naprawdę to jest historia polskiego Federa. Tak jest. Także dzięki jeszcze raz. Okej, słuchajcie, jesteśmy teraz też ze Staszkiem Kokotem. Powiedz Staszku, jak uważasz, czy te zawody wyszły fajnie, jak organizacyjnie pod twoim kątem? Mi się osobiście bardzo podobało, ale chciałem też jeszcze wasze zdanie znać. Michał się wypowiedział, teraz czas na ciebie. Generalnie organizacyjnie wyszło wszystko na super, ale bardzo nas zawiodły ryby, no niestety, ale tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Fajne wyniki w niektórych miejscach, poza tym, no cóż, takie jest wędkarstwo, raz uczy pokory, a ta woda jest taka, że często nas uczy pokory, niestety. No. Kto tam był bliżej otworków, połowił, ta ryba gdzieś się przeniosła, no cóż, no, takie... Ryby rybami, ale organizacyjnie powiem ci, na 120 osób, no pierwszy raz byłem na takich zawodach, dwa brzegi, ciężko było to na pewno zgrać. My się wydaje osobiście, że bardzo fajnie wam to wyszło, sprawnie i ważenie i wszystko, moim zdaniem wszystko na plus, także jeszcze raz gratuluję tobie, Stachu, organizacji, super. Dziękuję i szacunek. Pozdrawiam i zapraszam na przyszłość. Holding
Thank you.